Witam w piątym odcinku Dziwnych Zjawisk. Dzisiaj zobaczymy, czy da się przeżyć opadek z dużej wysokości z maksymalnym zdrowiem. Znajdziemy paczkę 101 z Vice City. Zobaczymy dziwną rzecz w Studio Tatarzo oraz wyjaśnię tajemnicę mapy w barze na pustyni. Gotowi? No to jazda. Każdy wytrawny gracz GTA San Andreas zna to miejsce. Bar Lil Protein na pustyni. Bar ten pokazałem w jednym z moich filmów, lecz teraz chcę wyjaśnić znaczenie tego miejsca. Bar ten jest poświęcony OFO, a na zapleczu widnieje mapa z zaznaczonymi różnymi punktami. Oto i ta mapa. Fakt, iż jest to bar poświęcony obcym, gracze zaczęli spekulować, iż mapa pokazuje miejsca lądowań OFO. Gracze sprawdzali owe miejsca, lecz nic nie znaleźli. Teraz przedstawię wam prawdę. Ta mapa nie ma żadnego znaczenia, tak nie przesłyszeliście się. Ta mapa to tak jakby podstęp Rockstara. Ma ona zmusić graczy do szukania czegoś, czego nie ma, a w ten sposób przedłożyć granie w tą grę. No i tak dotarliśmy do końca odcinka. Jeśli masz jakieś ciekawostki, mity, zjawiska, wyślij do mnie wiadomość na YouTube'a, a być może pokażę ją w programie.